sporo kilometrów w nogach Szymona Szymańskiego po dzisiejszym spotkaniu. No tak, mecz sparingowy, wiadomo, swoje trzeba wybiegać. Także no, trochę popracowałem. Mecz zakończył się remisem, ale myślę, że najważniejsza była dzisiaj ta praca wykonana przez zespół, założenia taktyczne i zobaczymy, będzie analiza, trener przekaże, czy jest zadowolony, czy nie. Niemniej patrząc z boku na to spotkanie, można było odnieść wrażenie, że o ile w defensywie jest się do czego przyczepić, tak sporo fajnych akcentów, jeśli chodzi o grę do przodu. No tak, ostatnio mankamentem naszym była, wiadomo, gra do przodu, gdzieś ta skuteczność szwankowała, pracowaliśmy nad tym. Dzisiaj znowu niestety w drugą stronę, gdzieś w grze defensywnej cały zespół popełniał błędy, także myślę, że przeanalizujemy, wyciągniemy wnioski i za dwa tygodnie już wszystko będzie tak, jak powinno. A jak czuliście się w nowym ustawieniu zaproponowanym przez trenera Dariusza Mrózka? To znaczy, trener tutaj proponuje nam różne warianty gry, wiadomo, będziemy to dostosowywać do przeciwnika i zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No i dodajmy jeszcze bardzo ładna, efektowna bramka w dzisiejszym spotkaniu Szymka Szymańskiego. Nie szukał tym razem uderzenia w okienko. No, dziękuję bardzo, oby jak najwięcej takich prób i strzałów zakończonych bramką. Dziękuję. Nie możemy zacząć inaczej tej rozmowy, Bartosz, jak pytaniem, gdzie byliście przez pierwszy kwadrans spotkania z Hutnikiem? Ciężko było powiedzieć, gdzie byliśmy, może powiem, czego brakowało. Wydaje mi się, że brakowało takiego zacięcia, gdzieś mocniejszej gry na pograniczu faulu. Tak właśnie grał Hutnik i gdzieś dominował nas przez te pierwsze 15 minut, ale później ta gra się przez to, że zaczęliśmy grać ostrzej, wyrównała. Ale przyznasz, że błędów nawet w tym newralgicznym pierwszym kwadransie oba zespoły popełniały tyle samo, tyle że krakowianie byli skuteczniejsi. Jak najbardziej. No, piłka nożna jest grą błędów i kto ich więcej popełni, ten przegrywa. Akurat chyba w tym meczu popełniliśmy tyle samo, bo zakończył się remisem, tak. A odczucia stricte bramkarskie z tego spotkania? Stałeś między słupkami 60 minut. No, nie mogę być dzisiaj zadowolony. Straciłem 3 bramki i nic, tylko trzeba to poprawić i walczyć dalej.